Witam serdecznie na dzisiejszym turnieju Jarocin Cup. Jest to pierwsza edycja takiej formy rozgrywek. Zaprosiliśmy drużyny praktycznie z całej Polski. Zawitali do nas zawodnicy z Zabrza, z Poznania, z Wrześni, z Leszna. Miejmy nadzieję, że co roku ranga naszego turnieju Jarocin Cup będzie rosła. Mam nadzieję, że poziom sportowy tutaj pozwoli nam rozwinąć się nie tylko organizacyjnie, ale też właśnie pozwoli rozwinąć się zawodnikom z Jarocina, bo rywalizacja z najlepszymi zespołami z pewnością wpłynie na to, na ich rozwój sportowy. Po raz pierwszy dzisiaj w turnieju startuje oficjalnie reprezentacja Jarocina 2003 rocznik, złożona z zawodników Antonio Jarocin, Akademii Piłkarskiej Rejsa Jarocin i Jaroty Jarocin. W konsultacjach przy naborze do tego turnieju brali udział również zawodnicy z LZT Ścielcza, więc można powiedzieć, że dzisiaj spotykają się najlepsi chłopcy w tym roczniku naszego powiatu. Chciałbym, żeby właśnie tak to zaczęło funkcjonować, żeby siła jarocińskiej piłki była połączona, żeby nie było rywalizacji pomiędzy jarocińskimi klubami, bo tylko w połączeniu mamy szansę rywalizować właśnie z zespołami z Lecha Poznań i Zabrza, między innymi takimi, jak tu dzisiaj przyjeżdżają. Mam nadzieję, że co roku poziom sportowy, organizacyjny tego turnieju będzie rósł. Turniej obsługuje, organizuje Akademia Piłkarska Rejsa Jarocin. Oficjalnie jako Fundacja Piotra Rejsa. Wspiera nas oczywiście burmistrz Jarocina i starosta jarociński.
chodzi o dzisiejszy turniej, spełnił on nasze oczekiwania. Jesteśmy bardzo zadowoleni zarówno od strony sportowej, jak i organizacyjnej. Dzisiaj nie zawiodły zespoły Lecha Poznań, które pokazały nam klasę, które praktycznie spotkali się w finale, byli klasą sami dla siebie. Właśnie o to chodzi, żeby nasze dzieci z Jarocina, ze wszystkich klubów jarocińskich, miały okazję rywalizować z najlepszymi i stawali się przez to najlepsi. Na pewno spotkamy się w kolejnych edycjach.